części mapy zabezpieczy dla siebie kolejne niebieskie wzmocnienie, czyli start z trzema buffami, z trzema wzmocnieniami oraz pierwsza krew 400 sztuk złota na konto Kleeda. Mówiliśmy o tym zawodniku, że on jest przyzwyczajony do tych chińskich warunków, gdzie było tyle walk na początkowych poziomach. Wydawało się, że drugi poziom nie będzie w stanie wykluczyć przeciwnika, nic bardziej mylnego. Po prostu Ward jumpuje, do tego dokłada tą soniczną falę, resonating strike'i. Chyba Jensen w tym momencie już powinien używać błysku, żeby wyskoczyć z całego łańcucha. Chociaż z drugiej strony podchodził tam X-Smith i może jakaś brak komunikacji, bo popatrz, nawet odpalony go ze strony X-Smithiego. Tak, tutaj na pewno komunikacja miała miejsce, zła komunikacja, ale z drugiej strony uważam, że tutaj Jensen po prostu powinien dużo wcześniej zareagować i wspominałem przed samym startem, jeżeli mam się o kogoś bać, to przy okazji tego draftu będzie to Jensen i SKT przypomniało mi to bardzo, bardzo szybko. Wydaje mi się, że jak najbardziej trafię z tą predykcją, bo tutaj spodziewałem się małej ilości agresji, wykluczeń. Mówiłem o tej barierze, która... Wow! Wow! Mata, ależ to zagrał! To było przepiękne. Core JJ jeszcze jakimś cudem uratował double lifta, ale ten Galio naprawdę jest groźny. Ale to było tak niesamowite, co tu zrobił Mata, bo popatrz, naładował swoją prowokację i wydawało się, że trafi tylko w double lifta, chociaż o tym za chwilę, bo Kleed znowu na górze. No i trafia swój Sonic Wave jeszcze bardzo ładnie. Ojej. Ależ on to zagrał. Ward Jump poczekał właśnie z Q i nie pozostawił nam złudzeń. Tutaj czekał, aż Impact w ogóle spróbuje splashować. Ale nawet tego nie zrobił. Jaki Kleed jest czysty na tym Lee Sinie, bo gdyby od razu użył Resonating Strike, przeniósłby się do swojego rywala i możliwe, że Impact byłby w stanie wyflaszować. A co on zrobił? Użył Ward Jumpa, żeby zabezpieczyć sobie te wszystkie autoataki. I w momencie, w którym przeciwnik błyśnie, nadal masz Resonating Strike, nadal możesz przenieść się do Kennena, więc to było zagrane bez zupełnie nie podjął żadnego ryzyka. Wyeliminował wszelkie losowe sytuacje, które mogłyby się tu wydarzyć, w których wypadku Impact nie umarłby, nie zginął, jakby Kleed zagrał to fenomenalnie i pokazuje, że ten Lee Sin bardzo komfortowy dla niego wybór, nie bez powodu. Póki co bardzo w cieniu. Wow, Lida, popatrz, on jeszcze przejmuje smoka piekielnego. Właśnie. X-Miffy w tym momencie i to nie jest tylko wina tego, że gra Hecarimem w Lee Sina, bo oczywiście ten matchup we wczesnym etapie gry nie jest dla niego faworyzujący, ale z drugiej strony również ta pasywność względem po prostu charakteru tego zawodnika nam się pokazuje, a Kleed otwartość w dżungli i niesamowita agresja. 2-0-0 i ten smok to kolejna nagroda, którą zyskuje. Mało tego, oni nawet mogą w tym momencie zanurkować bota. Wszystko na to wskazuje. Pan Faker z szóstym poziomem zmierza po to, co chyba nieuniknione. Znowu Q trafione, czy wskoczy? Oczywiście, że tak. I to jest chyba tylko i wyłącznie przedłużenie nadziei Core JJ-a, bo on tutaj na pewno upadnie. A Core JJ nawet próbował użyć tego szarego zdrowia, ale nie udało mu się. I Kleed znowu fenomenalnie tak trafia swoim Q, ale wie, że nawet jeżeli się przyciągnie, a Core JJ zjeda by lifta, te obrażenia nie zostaną zaimplikowane, więc Turret nie zwróci się przeciwko niemu. Wie, że nie będzie strzelać w Kleeda, więc mógł sobie pozwolić na to wejście. Wymusił tym samym użycie Devour ze strony Kamkencha, więc już tych defensywnych możliwości botlane Team Liquid nie miał. Poza błyskiem oczywiście double lifta, który salwuje się ucieczką, ale i tak jest w beznadziejnej sytuacji. A popatrz na pierwsze przedmioty dla Teddy'ego. To jest bardzo rozpoznawalne. Nie będziecie zmyleni, tak Reckless często wybiera na swój pierwszy przedmiot właśnie obuwie Berserkera, ale na Kalisie to też jest bardzo standardowy wybór. I tutaj Kleed, no, zagrał wszystko fenomenalnie. Od razu udał się w górną część mapy, bo wiedział, że przeciwnicy będą tam uciekać. Ward Jump, próba zeslowowania przeciwników. Jednak double lift także z niezłym błyskiem. Jedno zabójstwo dodatkowe dla SKT oraz dwa plejty. To już wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. 1500 złota przewagi. Najbardziej przerażające jest to, że po prostu SKT za chwilę powtórzy ten manewr. Znowu Faker przepchnie środkową aleję, znowu Kleed zejdzie na bota. Tam nie ma summonerów, więc to wydaje się być bardzo, bardzo łatwe. Ale teraz jednak Kleed, bo on po prostu jest wszędzie. Górna aleja po raz kolejny i tutaj również mogą zanurkować. Problem jest taki, że Kennen posiada R-kę, co tutaj nie sprawia większych okazji dla nich, ale za to spotkanie X-Miffy, Kleed i tutaj Koreańczyk uznaje wyższość albo też po prostu respektuje. Ale też ciekawe, bo przed chwilą zobaczyliśmy wykres złota i w zasadzie Kleed ma tylko 200 sztuk złota przewagi na X-Miffy. To jest spowodowane, że faktem tego, że Hecarim bardzo mocno farmi w tym momencie w dżungli, 19 stworów przewagi, a Mata co robi znowu na bocie, atakuje double lifta, zmuszony Core JJ do użycia swojego klęsa. On będzie powtarzał to raz za razem i to jest dosyć słabe pozycjonowanie się ze strony duetu Team Liquid, bo
W momencie, w którym Galio wchodzi w ciebie i jest w stanie sprowokować dwie osoby, Core JJ jest od razu zmuszony do życia swojego Klensa, żeby zjeść poza Doublelifta, który jest w słabszej pozycji, więc sądzę, że lepsze byłoby dosyć jakby szersze rozstawienie się na linii, rozdzielenie, żeby Mata nie był w stanie raz za razem łapać obydwu zawodników w prowokację. No właśnie i nie da się grać, bo tak byśmy pewnie określili tą sytuację na dolnej alei, ale z drugiej strony w creepach jest słabo, ale też nie ma takiej tragedii, jakiej bym się spodziewał, bo trochę tych creepów jednak Doublelift dotknął. To nie jest tak, że on totalnie nie farmi, ale z drugiej strony Xmiffy no tutaj nie przeszarżował, za to Klid! On za agresywnie, ale oczywiście jest odpowiedź, jest jeszcze próba wyłapania Xmiffy'ego. Na razie to Jensen po prostu upadnie. On jest pierwszą ofiarą, ale Xmiffy pod wieżą, czy SKT po niego pójdzie? Nie wydaje się w tym momencie, uda mu się uciec, ale niebieskie wzmocnienie również będzie super, super cenne i one będzie trafiało w ręce Teddy'ego. Ale nie wiem, w jaki sposób SKT wyszło z tej sytuacji i tak na plus, bo popatrz, że botlane Team Liquid miał zdecydowanie krótszy dystans do pokonania, żeby dołączyć do swojego zespołu, do reszty, która była atakowana. Impact w międzyczasie na górze, czyżby to było solowe zabójstwo na Kanie, jednak nie posiada swojego ultimate'a. Ale wracając do dołu, tak, priorytet, który Teddy wraz z Matą sobie wypracowali, nawet nie był tutaj potrzebny. To jest tak zejście skoordynowane i jeszcze Klid, który tutaj jest świetnym insekiem. Nie udało się przekopać przeciwnika przez ścianę. Xmiffy koniec końców przeżyje, jest Nullifying Orb, któremu udało się tą dawkę obrażeń magicznych ze strony Fakera zanegować, ale koniec końców, no znowu pozytywna sytuacja dla SKT. Tutaj znowu Faker chciał chwycić dwie sroki za ogon, bo jak widziałeś i zagrał Q na Xmiffy'ego, który już w zasadzie był martwy, ale z drugiej strony również łańcuch w kierunku Jensena i nie udało się Hikarima wykluczyć. Jensen już był po prostu w tej pozycji martwy i po raz kolejny naprawdę słaby występ, jeżeli chodzi o Jensena. Czy Teddy walczy 1-2 na dolnej alei? Oczywiście to nie jest 1-2. Mata zaraz za jego plecami, Heroes Entrance przygotowane, w razie czego na potencjalną interwencję, gdzie teraz się znajduje Teddy, może mieć problemy, jest z jego strony błyski, chyba będzie uciekał, ale jest na nim Impact, więc będą obrażenia. Jest Klid, no właśnie, on się pojawia, Q nietrafione, ale będą mogli za tym podążyć, sytuacja jest jednak niekorzystna, gdyż w okolicy również jest Hecarim, za to prawdziwym zwycięzcą tej sytuacji jest Khan. Górna aleja, tam będzie przejmował kolejne plejty. Tak, i jeżeli chcesz zrobić coś pozytywnego dla Ryza, to właśnie pozostawić go po prostu samego na linii, dać mu się wyskalować, bo na początkowym etapie, powiedzmy, jest w miarę na równi z Kennenem, ale kiedy już zakupi jeden, dwa przedmioty, do tego dodał obuwie Merkurego, Kennen nie ma nic do powiedzenia w pojedynku jeden na jednego, więc to jest fajne, że Team Liquid próbuje coś znaleźć, wykreować sobie jakąś przewagę właśnie przy użyciu Kennena oraz jego możliwości ofensywnych, dużej ilości kontroli tłumu, ale kiedy rozdzielimy tą grę na już zagranie 1-3-1 czy 4-1, jak to jest często w przypadku SKT, no Ryze będzie miażdżył solową aleję. Na rozwidlonym nacieraniu będzie nie pozostawiał żadnych wątpliwości, kto jest silniejszym w pojedynku 1-1. Panie Malta, co tu się wydarzyło? Bo już pamiętamy, że pan coś kombinował wczoraj Free z komputera, czy przedwczoraj tak było. Teraz znowu jakieś delikatne problemy. Coś jest nie tak. Ale jeżeli chodzi o tego zawodnika, całkiem niezły występ na Galio. Pamiętam, jak podczas pre-show wspominaliśmy o tym, że trochę brakuje z jego strony agresji, pewności siebie. Tutaj wykazuje ją w 100% i to nie jest taka przesadzona agresja, bo nie robi głupich zagrań, ale w końcu po prostu rządzi i dzieli na dolnej alei i Doublelift do spółki z Core JJ-em po prostu nie mogą nic zrobić. Też zastanawiam się nad botlane'em Core JJ Doublelift, bo ranga tych graczy jest niezwykle duża, ale sądzę, że trochę w swoim regionie zostali ograniczeni dosyć niską konkurencją. On oczywiście jest, Sven wraz z Smoothim, ale wiemy, jak to ze Svenem bywa. Piąta mapa finałów mi się przypomina właśnie na tym Liquid. A w każdym razie, no tak jak powiedziałeś, Teddy wraz z Matą, ta Kalista w rękach Teddy'ego wygląda fenomenalnie. Świetnie kreuje sobie przewagi, wygrywa linię, zabiera plejty i to jest wszystko, co powinieneś robić Kalistą. Mhm, to prawda. I widzisz, Fakera już kilku nazwało, kilku niewiernych dziadziusiem, że mechaniki są nie w punkcie, ale kiedy widzę tą jego LeBlanc, po prostu po raz kolejny zachwyca mnie tym, jak dobrze rozgrywa wszystko właśnie mechanicznie. No wiesz co, w sensie tak, tą grę ma bardzo dobrą, ale całokształt jakby, może trochę jestem po drugiej stronie barykady. Jakby gdy widzę Kapsa i Rukiego, to trochę... Jesteś hejterem Fakera, po prostu.
przyznaj się. Wiesz co, byłem komentowałem podczas tego meczu, kiedy to Veggie tak w mocnych słowach się wypowiadał o Fakerze, więc chyba nieco przesiągłem jego propagandą. To prawda. Veggie'ego słowa są tak poprawne, jak jego predykcje, podobno. Ojej, to w takim razie są najmniej poprawne z naszych wszystkich. Z nas wszystkich. No, a tutaj oczywiście możemy sobie troszkę z Fryderykiem w sumie żartować, bo to nie są żarty z Fryderyka, ale wracając do tej rozgrywki, całkiem spora przewaga SKT. 12 minuta, więc jest stabilnie 2000 sztuk złota przewagi. Do tego dwa smoki przejęte, ten jeden z ważniejszych, czyli piekielny, na koncie drużyny z Korei. I teraz chciałbym zobaczyć jakąś sytuację wykreowaną przez tych zawodników wokół Heralda. Klasyka gatunku. Faker podchodzi pod niebieskie wzmocnienie, z jego automatycznie wchodzi właśnie na górną linię i tutaj Xmiffy, mimo tego, że użył R-kę, to może zostać wyłapany. Impact, słaba pozycja, on będzie martwy, to na pewno. Herald wydaje się być konsekwencją tego dobrego zagrania ze strony SKT, ale z drugiej strony Double Lift już w okolicy wraz z Core JJ-em, ale również Mata na środku. Właśnie, Teddy Mata na środku i oni tam będą wywierać presję. Ten Herald powinien być właśnie w tym momencie rozpoczynany przez Klida. To się dzieje na naszych ekranach, za to Faker, jeżeli kogoś będzie tutaj szukał, to na pewno go upoluje. Xmiffy, już pamiętamy, że bez R-ki, no i to robi Faker, wchodzi w niego bardzo agresywnie. Core JJ jednak ratuje go. Faker przy okazji tej sytuacji zużył również błysk. Świetne ruchy ze strony SKT i to może nawet nie jest ich własna inicjatywa, tylko gra reaktywna, bo popatrz jak świetną mają wizję w górnej części lasu. No może teraz nieco została zniwelowana, ale mimo wszystko wart na raptorach, wart tutaj w okolicy sadzonki, na czerwonym wzmocnieniu kontrolny. Do tego jeszcze w trójkrzaku kolejny totem wizji na samej środkowej, ale i SKT kontroluje sytuację na górnej części mapy. W ogóle tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości i świetna odpowiedź, jeżeli chodzi o rotację, następnie zabezpieczenie kilku plate'ów na topie, eliminacja impacta, wystarczająco mocno gdzie Xmiffy'ego, żeby ten nie był w stanie podejść pod Heralda. Wszystko idzie po myśli SKT i to jest SKT, które pamiętamy. Bardzo wysublimowana, kontrolna gra, na którą przeciwnicy nie mają żadnej odpowiedzi. I w tym momencie również mogliby się tutaj pokusić, jednak Mata bez tych creepów nie będzie miał okazji, aby zanurkować. Odpowiedź ze strony Jensena, on pamiętajmy ma R-kę, no właśnie! Gdyby trafił ten Q, ojej! No ale pogroził, Khan za to pogubił się i Core JJ do spółki ze swoimi kolegami skarnia zabójstwo. No ale nie ma oczywiście akcji bez reakcji na dole. W tym momencie SKT będzie nacierać z tym Heraldem, pójdą po wieżę drugiego poziomu, tutaj w okolicy Impact, ale brakuje zdecydowanie zawodników ze strony Team Liquid, chce się odegrać Faker i łańcuch nietrafiony, ale połowa punktu zdrowia zdjęta, Ludens Echo w jego ekwipunku, to również sprawia, że szukał tutaj agresji. Ale ta wymiana jest świetna dla SKT. Tak, oczywiście Faker pobity, musiałby się do bazy, ale szybka teleportacja. Znowu wytworzenie dla siebie priorytetu na środku. Teraz będzie zejście z tej dolnej części mapy właśnie w okolice środka. Wydaje mi się, że może próba obicia tej wieży. Następny smok za minutę 30, też kolejny piekielny, więc zawodnicy SKT na pewno będą ostrzyć sobie na niego zęby, przygotują wizję, wrócą do bazy, wydadzą te złoto, które przed chwilą zdobyli, zabezpieczając dwie wieże. Bardzo szybko. I to jest świetne użycie Heralda. Tak, ja jestem zazwyczaj wielkim fanem użycia Heralda na środkową aleję, bo jest najtrudniej otworzyć tą wieżę. Ona też jest najważniejsza w kontekście całej rozgrywki. Kiedy to zrobisz, jesteś w stanie zapewnić sobie głęboką wizję wokół Barona, wokół ogólnie tych głębszych części lasu przeciwnika. Ale kiedy możesz zabrać po prostu dwie wieże z dolnej części mapy, do tego jeszcze wykorzystać to, kiedy plate'y nadal są w grze, po prostu to robisz. I zyskujesz niezwykle dużą przewagę w złocie. Tak, przed chwilą mówiłem 2000. W tym momencie to jest 5. No właśnie, i to bardzo szybko urosło. Zresztą zwróćmy uwagę na fakt, że na górnej alei ta wieża cały czas stoi i mimo tego, że we trójkę tam się wybrali zawodnicy Team Liquid, niewiele to zmieniło, za to SKT wykorzystało to i w tempie naprawdę bardzo, bardzo są do przodu. 9 plate'ów do 2 to jest przepaść i już na samych liniach mówiliśmy o indywidualnych różnicach. Teraz to jest przewaga, przy okazji której mogą forsować kolejne obiekty na mapie. Infernal Drake za niecałe 20 sekund i to pewnie będzie kolejny cel. Zobacz, tutaj nawet nie ma Team Liquid. W żadnym stopniu w ogóle się nie grupują. Za to Klid może go po prostu za chwilkę zrobić w mgnieniu oka. I wiesz co, zastanawiam się, co Team Liquid teraz musiałoby zrobić, żeby odwrócić tą całą sytuację, która się dzieje na mapie, bo popatrz, po stronie SKT 4 razy obuwie Merkurego. Jakby tych efektów redukcji, efektów kontroli tłumu po stronie SKT jest bardzo wiele i ten Kennen, ten Hecarim,
nawet ulti od Double Lifta czy stuny od Jensena nie będą tak skuteczne, do tego jeszcze oddajesz Smoka Piekielnego kolejnego. Nie wiem, czy Team Liquid, tak, kto ma lepsze skalowanie? Po jednej stronie masz Ryza wraz z LeBlanc, która w late game mimo wszystko nie wysiada, chociaż ma nieco trudniejszą robotę. A i tak trochę bez żadnej inicjatywy Team Liquid. O, Faker bardzo agresywnie, ale zobacz, połowa punktów zdrowia zbita, jeżeli chodzi o Jensena. Tutaj może Faker przy okazji kolejnej rotacji umiejętności po prostu spróbować zagrać agresywnie. Agresywnie gra w tym momencie Khan, Aftershock odpalony. Sam sobie nie poradzi, ale ma do pomocy kolegę Klit, Kopniak, Sonic Wave. Ależ to jest piękne i łatwe. Tak, nawet nie ryzykował tutaj próby trafienia Q. Udało mu się zrobić warp jumpa, po prostu Kopniak, przeciwnik leci w linii prostej, dokładasz do tego swoje Q. Resonating Strike, Double Lift nie żyje, który miał chyba całkiem spore szanse na pokonanie w sytuacji 1 na 1 rywala, ale Faker skakuje pod wieżę drugiego Faker poziomu. Faker szalony, ale jeszcze wychodzi z tego zdrowy i pełny sił, może ponowić swoją akcję. SKT po prostu robi w tej grze, co im się podoba. SKT gra na nosie drużynie z Ameryki, jak... Team Liquid, sądzę, że mentalnie już się poddali, zostali pokonani, zmiażdżeni. Teddy będzie wbijał sobie na Jensena, czemu nie? Ten oczywiście ma stuna, więc jest w stanie rozbroić całą sytuację, ale coraz gorzej to wygląda dla Amerykanów. A SKT ma wszystko, czego potrzebują, nawet trochę armora ze strony Kana. Tutaj zakupiony ten element chyba do... Tak, z tego Righteous buduje Glory się najprawdopodobniej. Righteous Glory oczywiście też... Lodowe Serce. Ale tak jak powiedziałeś, Righteous Glory wydaje się najsensowniejszym wyborem. Chociaż to też nie jest typowe dla Ryza, który split pushuje. To się zgodzę, ale z drugiej strony widywaliśmy to jako, powiedzmy, jedno z odgałęzień, jeżeli chodzi o itemizację. Tak, pamiętam, zleciłeś mi stworzenie tego buildu do grafik. A twój ulubiony chyba jeden. Tak, tak. Zresztą ja ostatnio jestem bardzo dużym fanem Ryza. Szkoda, że nie przekłada się na moje WinRatio. Aj. Zobaczymy w ogóle, w jaki sposób X-Michi znalazł się z tak małą ilością życia, gdzie się znalazł. Core JJ znowu ratuje, nie ratuje, X-Michi się nie dopalił, ale co robi Faker? Tak, on był na wizji. Ale widzisz, no właśnie, on był na wizji, dlatego Faker po prostu zdecydował się tutaj polecieć i jeszcze wrócił, jeżeli chodzi o swoje klony, swoją iluzję, którą charakteryzuje się oczywiście LeBlanc. Teraz mamy jednak przejście. Górną część dżungli. Tutaj Faker najprawdopodobniej za chwilkę po prostu zniszczy wieżę na górnej alei. Również ta na środku wydaje się być mocno naruszona. I pytanie, czy SKT będzie chciało nacisnąć, bo mamy 19 minutę. No oczywiście jeszcze trochę potrzebujemy, aby Baron pojawił się na mapie, ale z drugiej strony łapanka, którą nam prezentują zawodnicy z Korei, jest po prostu niesamowita. I tutaj wszystko będzie zaczynało się, czy to od Klida, czy to od Fakera, którzy posiadają bardzo dużą mobilność. Ale wiesz co, ogólnie tempo, które narzuca SKT i w jakim rozgrywana jest ta gra, jest tak praktycznie perfekcyjne. Tak 20 minuta zaraz wybije, najlepiej było, jeżeli udałoby ci się zabezpieczyć wieżę na środku, żeby stworzyć wizję pod Barona i albo potencjalnie go zabezpieczyć, albo wyłapać przeciwników, albo sprowokować ich do wymiany jakiejś niezbyt optymalnej dla nich. SKT po prostu robi wszystko książkowo. To jest SKT, które pamiętamy ze starych, dobrych czasów, jeszcze koreańskiego League of Legends, gdzie wszystko było kontrolowane, wizja znaczyła tak wiele. Popatrz na to, co się dzieje w górnej części lasu Team Liquid. Dwa wardy kontrolne, do tego trzy totemy wizji i praktycznie wszystko wie o nich SKT, a to jest rejon, w którym w tym momencie będą się skupiać. Do tego jeszcze trzeci smok piekielny. Halo, Chain of Corruption zagrany w matę, on mógł tutaj popełnić błąd, nie posiada błysku, ale posiada Erkę od Teddy'ego. Tak naprawdę jest trudno zginąć jako wspierający, kiedy twoim strzelcem jest Kalista. Tak? To jest chyba najbezpieczniejszy strzelec, jeżeli chodzi o... Khan poszukuje tutaj, czy znajdzie szczęście, czy znajdzie Smithiego. Nawet nie chcieli podjąć 2 na 1, wow. Impacta nie znajdzie, ale być może jeszcze Klit, nie, ten również tam nie poszukuje go. No i Smithy jest biedny w tej rozgrywce. On na pewno jedyne co robi, to w zasadzie stara się uciec od przeciwnika. Nie widzieliśmy jeszcze dobrej inicjacji z jego strony. Core JJ do spółki z Impactem. Oni mogą wyłapać Lee Sina, ale to też wydaje się być prawie niemożliwe. Tak znowu te merce tutaj tak bardzo pomagają zawodnikom SKT. Tylko Teddy nie zdecydował się na obuwie Merkurego, bo dosyć popularnym wyborem jako ten pierwszy powrót do bazy właśnie są berki dla samej Kalisty. Ale będzie wejście w Double Lifta, jednak on uratowany dosyć szybko przez Core JJ. Widać, dlaczego tak bardzo lubią Tahm Kench'a w swoich kompozycjach. Gdyby tu nie było Tahm Kench'a... Faker znowu poluje. Oj.
Team Liquid by zginęło tak dwa razy więcej. Tak, i pamiętajmy, że ta połowa punktów zdrowia, jeżeli chodzi o Impacta, to również zasługa Fakera, który przy każdej rotacji umiejętności teraz jednak nie ma many, to może być delikatny problem, ale oczywiście są żelki na rzece, także trochę tej many zregeneruje. No i kolejny smok piekielny na konto SKT. Naprawdę nie wiem, co by musiało się wydarzyć, aby zespół z Korei mógł przegrać tą rozgrywkę. No tak, patrzysz na Fakera. 4-0-1, dwa przedmioty. Może nie ma obowia maga, które za dodatkowe przebicie ci zapewnia. Core JJ może być w problemie, Faker. Chociaż nie. O, ledwo co uszedł z życiem Faker w całej sytuacji. Heal użyty przez Teddy'ego, więc jednak Jensen także swoją część obrażeń jest w stanie zapewnić, ale... Impact, oj, pogubił nam się tutaj jeden z zawodników SKT, no właśnie, Khan. Ale czy to nie jest ta właśnie pułapka, którą zastawili? X-Miffy już upada, w odpowiedzi pada również Khan. Mamy jeden za jeden, jest teleportacja od Fakera. On wchodzi agresywnie, jest próba wynalezienia kogokolwiek. Impact, Ultimate po prostu w nikogo i Faker za chwilkę powtórzy swoją akcję, za chwilkę wejdzie. No jednak przerywa tylko recall ze strony Jensena. I nie wiem, czy ten Ultimate ze strony Impacta nie był zagrany zbyt późno. Klit! Wskoczy! Nie wskoczy, jest tu Core JJ. Ojej. Tak, Impact wydaje mi się, że miał o wiele więcej okienek czy dobrych sytuacji, w których mógł wskoczyć z Ultimate'em, zestunować może z trzech przeciwników, odwrócić całą sytuację, ale albo nie miał dostępnego Ultimate'a, albo po prostu bał się pociągnąć za spust. W tym momencie druga wieża na środku przejęta przez SKT, nawet bez Barona, więc sądzę, że ten cel na mapie będzie kolejnym. Tak, mówię o tym wejściu. Czy Impact ma Ultimate'a? Ma czy nie ma? Chyba ma. Tak, wejdź tutaj jako... Złapiesz 4, jak nie 5 osób Ultimate'em od Impacta i jeszcze żywa błysk do tyłu. Dlaczego? Ale widzisz, i tutaj również warto pochwalić Klida. On nawet nie próbował tego kalkulować. Kiedy zobaczył Impacta w pobliżu swoich kolegów, po prostu go kopnął. To prawda, to prawda. Tak, jedno to jest to, że Impact nie zdecydował się na agresywne wejście, a drugie to jest to, że Klid zapewnił, upewnił się, że jego drużyna nie zostanie zestunowana przez Kennena wchodzącego z Ultimate'em. Tak jak mówiłeś, Righteous Glory dla Khana już ogólnie po 2-3 przedmioty znajdują się w ekwipunkach SKT. Jest Redemption, bardzo ważny dla maty, dobrze kontruje sam obszar tych ataków elektrycznych od Kennena, więc w świetnej sytuacji znajduje się SKT. A najgorsze jest to, że te trzy smoki piekielne, tak, Faker jest nafidowany, do tego ma jeszcze tyle dodatkowego AP. Ojej. Jest to SKT, które gra na Team Liquid. I pytanie, czy ten styl gry, który nam zaprezentowali, zadziała tylko na te drużyny z dolnej części tabeli, czy również mogliby się zaadaptować w trakcie turnieju i po prostu zagrać to, czym historycznie zachwycało nas właśnie SKT, czyli dżungler, który w zasadzie za rączkę chodzi z Fakerem, który wyrabia dla niego przewagę, później razem oczywiście po przepchnięciu środka schodzą, czy to do górnej, czy to do dolnej alei. Wiesz co? Ta synergia, bo tutaj w tej rozgrywce to zadziałało super. Teraz LeBlanc może po prostu pogrozić każdemu. 2000 przewagi nad Jensenem. Sądzę, że to jest trochę spowodowane tym, że Team Liquid, a w tej rozgrywce, jak i w poprzedniej, mają problemy z leśnikiem, mają problemy z kontrolą, bo największą różnicę robi Klee. Tak, Khan nie wyróżnia się specjalnie na topie. To nie jest ten Khan, o którym mówiliśmy, że raz daje, raz zabiera. On jest po prostu neutralny w tej grze. Oczywiście Faker dostał te zabójstwa, ale zejścia w dolną część mapy spowodowane tym, że X-Miffy nie posiada żadnej kontroli. Kiedy myślę o drużynach takich jak IG, takich jak G2, oni podejmują rękawice, oni chcą walczyć, to oni prowokują wszelkie zagrania i SKT często nie nadąża. Tak, wydaje mi się, że SKT, kiedy nada własne tempo, świetnie się w nim czują. To jest taki, wybiegają na 10 km, dostosowują swoje tempo do własnych upodobań i przeciwnicy czasem nie są w stanie za nimi nadążyć. Ale kiedy pojawia się IG, ten sprinter, oni 100 metrów po prostu przebiegną zdecydowanie szybciej. G2 też ma podobne skłonności, więc wydaje mi się, że to tempo nadane po prostu w tej rozgrywce przez SKT byłoby zdecydowanie wystarczające dla takich drużyn jak G2 IG, które własne tempo też potrafią podkręcić. I też warto zaznaczyć, że Faker, on naprawdę w tej grze testuje limity. To nie jest bezpieczna gra. On w kilku sytuacjach mógł być po prostu zmieszczony. Jedno ogłuszenie, jedna R-ka od Syndry, a on po prostu wchodzi i cały czas szuka przeciwników, cały czas ich obija. Tutaj również wysłany do bazy w tym momencie Impact. Ależ Mata dobrze to zagrał, jest prowokacja, jest również wyłapanie. Jensen upada po raz trzeci. Kompletnie chodzą po ciemku Team Liquid. Po omacku się poruszają w obrębie własnej dżungli. No to są trochę
egipskie ciemności. Popatrzcie, ile tych wardów jest. Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wardów ze strony SKT. Jeszcze wejście, jeszcze wyłapanie Core JJ'a. Nic łatwiejszego, bo Double Lift po prostu upada. I to nawet nie musi być Baron. Sądzę, że w tym momencie SKT jest w stanie zabezpieczyć... No dobra, nie mają przygotowanych fal minionów, więc to prawdopodobnie będzie Baron, ale... Team Liquid, największy problem tutaj mieli, że okej, wizja wokół Barona jest zapewniona, ale w ich własnej dżungli nie. Tam okazało się to ich grobowcem. Impact ma w tym momencie z książki wybrane porażenie, także mógłby tutaj pogrozić. Jest szansa, jest również X-Miffy, dwukrotnie bardziej mogą tutaj zagrozić, dwukrotnie częściej mogą to ukraść. Ale ten Smite ograł! Smite pataczkę. Wow. 70 sztuk złota do przodu. Hej! Impact inwestuje własną ekonomię. Nawet smoka nie przejmą. A nawet jeżeli by go przejęli, to jest smok powietrzny. Tak. Co w 27 minucie daje ci smok powietrzny, kiedy drużyna przeciwna ma 10 tysięcy sztuk złota przewagi? No nic, nie bardzo, ale to wejście od maty było bardzo dobre. Tak, on znajduje często sytuacje, o których byś sobie nie pomyślał. Tak. Idealna sytuacja dla Galio, jaką chciałbyś zobaczyć. Trzech przeciwników face checkuje cię, a ty ładujesz po prostu swojego taunta i łapiesz wszystkich trzech. No i jeszcze tutaj zobacz, jak po prostu ich... To wszystko jest spowodowane tą wizją. No popatrz, ile jest tych wardów. Tak. To jest fenomenalne. I najbardziej boli mnie w tym wszystkim to, że Team Liquid oddaje to zwycięstwo bez walki. Mhm. Nie widzę tutaj sytuacji, w której powiedzą, tak ryzykujemy, wchodzimy. Albo przegrywamy tą grę, albo jest szansa na comeback. Teraz jednak Faker, no w końcu czy przypłaci życiem swoją arogancję? Nie! Uciec to jest niesamowite, tak, wiesz, totalnie osoby cię próbują łapać i wychodzi z tego cało. Jak to się dzieje? Totalna ciemnica, on tam nic nie widział, po prostu wskoczył sobie kwiatkiem, nagle... Uwaga, uwaga, niespodzianka, 4 osoby, a i tak wyszedł z tego życiem. Wydawało się, że to jest sytuacja bez wyjścia, tak? To jest tragiczne dla Team Liquid, że łapią w 4 osoby Fakera, jedną z bardziej kruchych, niewytrzymałych postaci po stronie SKT, a on i tak ucieka, tylko kosztem błysku. Oczywiście teleportacja na środek, żeby nie stracić tempa przez samego Fakera. Teraz rozwidlone nacieranie aż na trzech liniach. To będzie bardzo skuteczna taktyka dla SKT, tylko muszą uważać na środku, żeby nie zostać wyłapanymi. Oczywiście Teddy ma QSS-a, ma błysk, ma heala, do tego jeszcze dysponuje ultimatem. Chyba będzie próba podejścia pod Kana. I widzisz, i znowu, nie ma próby wejścia. W nikogo agresywnie nie chcą wejść. Oni po prostu kulturalnie nie wiedzą, oddają co zrobić. Całą bazę. I w tym momencie oddadzą kilka żyć, jedno już zniknęło, Jensen będzie kolejny, ale Double Leap, on również upada, Impact, Core JJ, ci również będą musieli pogodzić się ze swoją śmiercią, Ace i Quadra! Quadra kill na Teddy'ego! Ojej, to jest chyba najlepsza gra SKT, jaką widzieliśmy na tym turnieju i jedna z gorszych Team Liquid, to było tak przekonujące zwycięstwo, jeszcze miniony na fontannę, czemu nie? Nexus wybucha! Wow, Korea wygląda coraz groźniej. No właśnie, Korea wygląda coraz groźniej, za to Team Liquid nie znalazło tutaj zwycięstwa. Będą musieli walczyć z G2 i być może o życie. Zobaczymy, jak rozłoży się ta tabelka, ale zaraz się okaże, że to będzie najważniejszy mecz na tym turnieju ze strony Team Liquid. Za to SKT naprawdę napawa nas optymizmem i to tylko dodaje kolorytu, jeżeli chodzi o ten turniej. Agresywny botlane, Mata, który inicjuje sytuację, Klit, który po prostu przewodził we wczesnym etapie rozgrywki i Faker, który jest Fakerem. I wiesz co, wydaje mi się, że bardzo jasno nam się wyklarowało, że mamy trzy niezwykle silne zespoły w całym turnieju i reszta trochę odstaje. Tak, ani Team Liquid, ani Flashus, ani Fongfu Buffalo, żadna z tych drużyn, która się dostanie, nie spodziewamy się, że będzie w stanie wygrać jakąkolwiek grę w półfinałach. Teraz jest to bardzo ważne, żeby G2 zabezpieczyło dla siebie drugie miejsce. Właśnie, Jankos o tym mówił w filmie, wypowiadał się. Chcemy zachować to drugie miejsce, chcemy się upewnić, że będziemy drudzy, bo wtedy unikamy automatycznie IG i będzie nam zdecydowanie łatwiej awansować do finału, ale z drugiej strony pamiętajmy... Półtorej tysiąca obrażeń przez X-Miffy'ego. Jeżeli widzieliście ale bardziej kontrolnego leśnika, pokażcie mi go. Ale ja mówiłem, że on tylko uciekał. Och, ale nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Tak. Wow. Draven jest w stanie jednym autoatakiem w late game'ie zadać tyle obrażeń, co X-Miffy przez całe 29 minut tej rozgrywki. Tomeczku, ten Hekarim to chyba nie jest taki silny, myślałem. No, Danielku, tak, chyba masz rację. No zdecydowanie, Hekarim nietrafionym wyborem. Najlepsze było to, że on złożył taki mocno ofensywny wariant tego Hekarima, tak? Nie było tam Cinderhaka, to był Warrior.
Może potem Serax Gage, ale mimo wszystko nie widzieliśmy X-Smithiego i o tym mówiłem, że jego najbardziej brakowało w tej rozgrywce. Tomeczku, będę grał Jarvanem. Obiecuję. A my przenosimy się na przerwę. Po niej Fongwu Buffalo kontra G2 Esports.
Ale jednak, słuchajcie, SKTT1 no, musiało zwyciężyć, nie oszukujmy się, co to oznacza. Zacieśnia się nam pula możliwości, jeżeli chodzi o ewentualne wyniki podczas tej fazy MSI. To prawda, to oznacza, że nie będziemy mieli najbardziej zwariowanego scenariusza. To oznacza, że gospodarze z Wietnamu raz jeszcze, znaczy Wietnam raz jeszcze po prostu nie wyląduje w playoffach. A MSI, co można powiedzieć, zawsze był elementem, w którym łapali pojedyncze zwycięstwa, ale do drabinki wstęp był zabroniony. Czy znajdą jeszcze drugie, to potem dowiemy się w meczu, chociażby teraz. Chociażby teraz, słuchajcie. G2 kontra Fongwu Buffalo i no czy czekamy, czy nie czekamy? Jasne, że czekamy, ponieważ chcemy zobaczyć, czy G2 się nauczyło, dostając ostatnie łupnia od tej jakże wybitnej wietnamskiej organizacji. No właśnie, i na ile to był wypadek, a na ile to była metoda? Patrzysz na ten mecz i widzisz w tym konsekwencje jakiegoś różnicy w stylach, jakaś zaleta dla Fongwu Buffalo, czy też po prostu traktujesz to jako wpadkę G2? Myślę, że to jest kwestia właśnie rezonowania tych stylów. Tak, może G2 często wygrywając gry o wiele bardziej prowadzi je, o wiele bardziej ma zamysł od samego początku, o co mi chodzi. Nie oszukujmy się, wybór Pajka na górną aleję nie jest czystym przypadkiem. To są wcześniej przygotowywane taktyki i gdzieś tam G2 mam wrażenie grając na każdego z poszczególnych rywali, jak chociażby w kwestii SKTT1, czy nawet Invictus Gaming, są przygotowani na naprawdę wiele możliwości. Dla Fongwu zawsze schemat wygląda dokładnie tak samo. Albo wygrywają early game i potem nie potrafią tego jakoś przetransferować, albo przegrywają early game, przegrywają całą grę. Naprawdę w przypadku Fongwu nie widzimy tej różnorodności mieszczącej się w tym jednym stylu, który nam prezentują. I na sam koniec nawet trudno stwierdzić, żeby idealnie skopiowali swój styl z Wietnamu na scenę międzynarodową. I patrzę głównie tutaj przez pryzmat Zerosa, który wcale nie okazał się być chyba najważniejszym carry. Ja bardziej patrzę na coraz częściej na dolną aleję, gdzie Mikoro i Palet mieli po prostu dobry turniej. Pamiętajmy, że są zmęczeni. Tak w samych play-inach zagrali 15 gier. Także? Tak 15 gier. Teraz oczywiście rozegrali 8. O. To jest naprawdę dużo gier. 23 rozgrywki do tej pory i dzisiaj dworzą dwie kolejne, więc może też być zmęczenie materiału. Zawsze wychwalamy. Wow, im więcej zagrasz gier, tym większe doświadczenie, ale pomyślcie, że w tak krótkim przedziale czasowym, no, 2 tygodnie, musiałeś zagrać nagle 23 oficjalne gry i w każdym musisz włożyć 100% koncentracji, bo to nie jest podwórko, to nie jest wietnamskie playoffy. To są najlepsi z najlepszymi, ty grasz na najlepsze drużyny, więc jeśli nie dasz ze siebie 100% w każdym meczu, to nie mam nawet mowy, żebyś nawiązał walki, więc tak IG może sobie wrzucić 80%, 70% i liczyć tak na zwycięstwo nad takim Flash Fools, ale na taki luksus nie może sobie pozwolić drużyna kalibru chociażby Naula, więc myślę, że mogą być zmęczeni. I dlatego zastanawiałem się, dzisiaj grają już na luzie. Pomyślałem, hej, może właśnie teraz zwyciężą. Tak, zejdzie z nich energia, teraz nie muszą dawać się 100%, ale może przestaną się stresować. Może te skillshoty, które tak wyśmiewane są, że nie trafiają, wiem, że się rozgadałem, już dochodzę do błędy, że skillshoty, które tak często nie trafiały, te kluczowe overloady, kluczowe sonic wave'y, tym razem znajdą swojego adresata, więc czekam po prostu na, mimo wszystko, chociaż jedno zwycięstwo Fongwu Buffalo dzisiaj. Bardzo w sumie fajnie, że wspomniałeś o tym luzie, ponieważ to samo widzieliśmy w play-inach, chociażby w przypadku Vega Squadron. Vega Squadron miała podobny mankament. W momencie, kiedy wiedzieli, że mają realne szanse na zwycięstwo, spinali się, nagle jakoś zaczynali grać o wiele gorzej, a w momencie, w którym na przykład wystarczyła jedna gra do przegrania całej serii Best of Five, zaczynali grać autentycznie dobrze. I może to się to okazać też prawdą w wypadku Fongwu. Szczególnie, że liczę na ich chociażby starcie z Team Liquid w dniu dzisiejszym również, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, przepraszam bardzo, z Flash Wolves. Z Team Liquid walczyć między innymi będzie G2 i dzisiaj też mają Fongwu Buffalo. Lekki dzień, więc ciekawy jestem, jakie podejście ma Jankos. I o tym właśnie się dowiemy. I think today for us it's just important to prove that EU is again better than NA to keep the bragging rights, and on top of it we finally want to come back against Buffalo because the last game was really one-sided and we want to prove that we are a better team. I mean, I don't know if I want to knock TL out of the tournament because that's like pretty mean, but I want to for sure make sure that, you know, we win. So if they have to go out of the tournament, then they will just go out of the tournament. Jak widać, na luzie. Na luzie Jankos bardziej zwraca uwagę na takie rzeczy techniczne, jak żeby zachować swoje prawa do wypowiadania się dobrze o sobie w mediach, ale też podkreślił. Chcemy się upewnić, że nagle SKT nas nie przegoni na tym drugim, trzecim miejscu. To musiałoby się sporo napsuć dla G2,
Chcą się upewnić, że skończą wykorzystując dla siebie ból w finale. I byłoby może nawet blisko, byłoby może nawet blisko w przypadku niektórych scenariuszów, żeby rzeczywiście G2 poczuło ten realny oddech SKT T1 na plecach. Szczególnie, że wtedy mam wrażenie, w półfinałach mogłoby się niewiele zmienić. Dlaczego? Myślę, że gdyby, no pierwsze miejsce wybiera z miejsca 3-4, więc nie oszukujmy się, że wtedy najprawdopodobniej i tak Team Liquid zostałby wybrany przez Invictus Gaming, więc i tak G2 skończyłoby na SKT T1, ale lepiej jest mieć drugie miejsce niż trzecie, nie oszukujmy się, więc G2 wow. Esports da z siebie wszystko w tym meczu. 2019, lepiej mieć drugie niż trzecie miejsce, owszem. Myślę, że jest lepiej mieć czwarte niż piąte, Michał, i to już jest zdecydowana różnica. Tak, największe prawdopodobnie, bo mimo wszystko dostanie się do fazy play-offów ma wielkie znaczenie. No i ta ekipa, którą widzieliście przed chwilą na ekranie, w żaden sposób nie może już uczestniczyć w strefie Best of Five. Mieli swoje oczywiście epizody, bo zagrali aż dwie takie serie. Mimo wszystko chyba czas odpocząć. Funk w Buffalo był fajnym epizodem i liczę, że ładnie zaprezentują się przed swoją publiką, zwłaszcza dlatego, że Wietnam nie mają wielkich sukcesów, żeby poprzeć konsekwencje w dostawaniu się na główne turnieje, więc nie uda im się znowu zgarnąć jakiegoś pucharu, więc żeby chociaż z tym dobrym smakiem przed swoją publiką odeszli. A może jednak możemy nawet w wypadku Funk w uznać za sukces wyjście mimo wszystko z play-inów, dojście do MSI. Pamiętaj, że play-iny były nastakowane, tak Fener, no pokonali dwie pozostałe najlepsze drużyny. Fenerbahce z Turcji oraz oczywiście Vega Squadron z Rosji. Tak, nie ma złudzeń, że byli najlepsi z całej... Z ośmiu drużyn? Tak, byli najlepszą. Więc to jest realny sukces i myślę, że dostarczyli już spore ilości. To jest ich trzecie MSI, Silva. No, czekaliśmy, że zrobią ten krok dalej i wiesz, chociaż zajmą piąte miejsce albo realnie doprowadzą do tiebreakerów, tu nie ma mowy, żeby to się wydarzyło. Aczkolwiek, jeśli by zrobili 2-0 na G2, no trudno mówić o tym, że się splamili jakoś na swoim honorze. To już nawet nie byłaby honorówka, bo honorówka to było pierwszy wygrany mecz na G2. To już by było pewnego rodzaju świadectwo, że G2 chyba jednak za bardzo sobie odpuszczacie na takie Feng Wu, albo za bardzo waszą własną, jakby za dużą słabością G2 okazaliby się oni sami, w ten sposób. To prawda. Jestem mimo wszystko ciekawy, a będę obserwował G2, bo ten dzień jest dla mnie niezwykle istotny, jeśli chodzi o transmisję, bo mimo, że większość wyników albo już znamy, albo antycypujemy, to i tak moim zdaniem jest to najbardziej istotne z wszystkich pięciu. Jeśli SKT nie pokona IG, nie widzę dla nich szansy w kolejnej fazie. Że znajdą w sobie tę siłę mentalną. Oni już mówią o tym, że potrzebują zwycięstw, żeby po prostu podnieść się na duchu. A jeśli IG nagle zacznie robić wtopy, będziemy ich trochę w nich wątpić. Jeśli G2 nie będzie zajmowało drugiego miejsca, zastanowimy się, czy poradzą sobie ze SKT w formacie Best of Five i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie ten dzień jest takim ostatnim sprawdzianem przed piątkiem, sobotą i niedzielą. W takim razie zobaczymy, jak ten sprawdzian również zda G2, bo nie oszukujemy się, oni jeszcze kilka rzeczy nam do udowodnienia mają, a ze wszystkich tych graczy w tym meczu być może najbardziej zasilni na środkowej alei Caps. I to jest bardzo istotny temat. Wydaje mi się, że Caps jest aktualnie najlepiej prezentującym się zawodnikiem G2 i jak pamiętajmy, to jest ta główna zmiana, która w tym składzie nastąpiła. Zobaczcie na jego statystyki. Jest zaimplementowany w naprawdę sporą ilość zabójstw. To wynika z tego, jak dużo roamuje i również zerknijcie na postaci. Sylas, Ryze, Akali. Te postaci nie odpuszczają jeden na jednego, dwóch na dwóch, trzech na trzech i w tych wszystkich pojedynków, które są w stanie przygotować, Caps zadaje dużo obrażeń, co widzicie, jak na midlanera to jest niezły wynik i jednocześnie często to on znajduje te solo zabójstwa, które pchają ci tu do zwycięstwa. Jest realnym zagrożeniem dla każdej z drużyn w meczu na Feng Wu, nie oszukujmy się, być może nawet Feng Wu najsłabsze ogniwo posiada na środkowej alei, więc to nawet będzie sprawdzian dla Capsa, czy tutaj będzie w stanie się naprawdę rozbestwić, czy to będzie ten Caps, który szuka każdego możliwego zabójstwa, czy to podczas fazy linii, czy nawet podczas ganków. Nawet bym się nie zdziwił, gdybyśmy zobaczyli jakieś ciekawe sytuacje, jeden versus dwóch, taki wiecie, deszaj środkowej alei, więc no, draft rozpoczynamy w miarę spokojnie, ale pamiętajcie, że może się tu wiele podziać, co zagrozi G2. Ponieważ jedyny scenariusz, w którym oni zajmują trzecie miejsce, to mniej zwycięstw obecnie niż SKT T1. A mają jedno zwycięstwo więcej, więc raz musieliby dwie mapy przegrać, a SKT dwie mapy wygrać. A grają na Invictus, więc ale też na Team Liquid. A, no racja. Co zresztą zwyciężyli przed chwilą. Co warto tu podkreślić, G2 są na niebieskiej stronie i myślę, że to mocno faworyzuje cię przeciwko PvP, bo to oni muszą zbanować Jace'a, to oni muszą banować Akali, Sylasów i te wszystkie flexpiki, które G2 po prostu chciałoby osiągnąć. Więc zdecydowanie komfortowa sytuacja dla ekipy Grapsa podchodząc pod ten draft.
takim razie, co nam zaprezentują pod względem pierwszego? Jest obecnie otwarty i Sylas, i Ryze. Jakby wątpię, żeby oni wybanowali obie te postacie i Irelia wyłączona w takim razie, co mnie też poniekąd dość ciekawi, ponieważ na przykład Zerosa bym się nie bał na górnej alei w formie Irelii. No, to prawda. Zeros nie błyszczy aż tak, więc można byłoby oddać tę numer jeden postać, ale wiemy, że Irelia z drugiej strony jest po prostu niebezpieczna, czy postacią nieważne w których rękach jest. Oh. Czasami potrafi się rozkręcić, a Sylas będzie albo Ryze first pickiem, raczej Ryze zająć tu. I to jest rozsądne ze strony Feng Wu, bo oni w tym momencie najprawdopodobniej wybiorą po prostu Sylasa. To jest bardzo popularna wymiana podczas obecnego MSI. I z dodatku bardzo im to odpowiada ze względu na to, jak z Sylasem prezentował się Zeros. A Meliodas, oj kolego, na twoich barkach może naprawdę wiele zostać położone, ale Jarvan to po prostu twój komplet. Dla mnie istotne jest to, żeby G2 jednak trochę zaryzykowało swoim wynikiem, wiedząc, że jest to wysoce nieprawdopodobne, żeby zostali zbici i żeby pokazali coś nowego. Ja chciałbym zobaczyć Zoe na przykład. Tak, czy Caps nie mógłby nią zagrać? Oczywiście, że może. Czy jest to dziwaczny pik, który sprawi, że twoje szanse na zwycięstwo są redukowane? W żadnym wypadku. Dla mnie najistotniejsze jest to, żeby przed playoffami jeszcze trochę poczarować. Hej, nagle gramy Zoe. Hej, gramy nagle Nautilusem na midzie. I żeby rywale mieli nieco większy mętli w głowie podczas draftowania w półfinale, ale tutaj Morgana, która prawdopodobnie skończy na dolnej linii. Czy tego mętliku i tak przeciwnicy nie mają? Jakby ale G2 takie świadectwo już wygłosiło dolej wcześniej. Dolej oliwny ognia. A w ten sposób. Nigdy flexpików mało. I Morgana w teorii jednym z takich jest i potrafię wyobrazić sobie, że Naul weźmie tę postać, bo myślisz, okej, okay, jestem gorszy od Capsa, boję się, że zginę jeden, drugi, trzeci raz, więc biorę postać, która raczej nie ginie po prostu, Morgana, ale mimo wszystko przeciwko Rakanowi częsta odpowiedź, więc prawdopodobnie obsługiwać ją będzie Palette. Kolejne bany, w tym Draven, w tym Lee Sin. I dziwię się, że aż tak G2 boi się jakiegoś najazdu na dolną aleję, ale jednak warto chuchać na zimne, szczególnie, że Zaya Rakan to jest ten botlane, który realnie i tak ma całkiem spore możliwości agresji, przy czym grając na Morganę nagle te możliwości niesamowicie spadają, tak jak to zaznaczyłeś dosłownie przed chwilą. Przy czym ze strony Feng Wu dwa bany, które realnie są targetowane w dżunglę, plus jeden flex oczywiście, który mógłby się pojawić na górnej alei, przy czym na przykład Wunder grający Hekarimem na tym turnieju wydaje się tak nieprawdopodobny. Gość wyciągał Vayne, gość wyciągał Pajka. Kurde, Hekarim? Nawet chyba nie zagrał ani jednej gry, jeśli dobrze pamiętam, na jednym z bardziej popularnych top lanerów tego turnieju. Patrzymy dalej. Na pewno potrzeba tutaj zaatakować strzelców i Caitlyn. Bardzo interesujące, ale w sumie i inteligentne ze strony Grabsa. Pamiętajmy o tym, że jeśli chcesz skontrować Zaya Rakan, mało jest duetów, które to robią. Ale jednym z nich jest Morgana plus Caitlyn, więc Caitlyn jako ban ma bardzo niską wartość, nie jest popularny strzelec, ale przez pryzmat tego, co na dole wybrali G2 oraz supporta, który mógł się tam pokazać, to właściwie jest bardzo sprytny ban i wielu trenerów po prostu przeszłoby obojętnie wobec tego i podoba mi się, że pozbyli się tej postaci, która mogłaby pokrzyżować im plany na dolnej linii, lecz Varusem na MSI zawsze stać będzie. I bądźmy szczerzy, taki botlane Caitlyn Morgana mógłby być względnie prosty dla botlane'u drużyny Feng Wu Buffalo z Varusem. I tak masz całkiem sporo obrażenia, i tak możesz pushować, tak? Bądźmy szczerzy, że również się tym może popisać. Ja nazywam Varusa wersją demo Caitlyn na linii. Masz nieco mniejszy zasięg, nieco gorszy wave clear, nieco gorszą presję, ale też jesteś w stanie osiągać podobne rzeczy, jak zaznaczyłeś. Ale mówiąc o tych zaskoczeniach, które chciałem zobaczyć... Kamil w dżungli, jak dotąd wyciągnięta przez Ninga w pamiętnym stąpie na SKT T1. I wtedy Ning miał realne znaczenie właśnie w kwestii tej wygranej, ale zobaczcie, że Feng Wu zdaje sobie sprawę, że już te dwie agresywne postacie, bo w połączeniu z LB na środkowej alei, wymagają odpowiedniego przystosowania się, co oznacza, że na środkowej alei zobaczymy Lissandrę pod Aftershocka klasycznie. I to jest chyba już trzeci raz, kiedy widzimy ten matchup, mianowicie Lissandra wybierana w LB. Po prostu jest to dobry neutralizator LeBlanc. I Lissandra na pewno ma słabość po ostatnich nerfach, jakim jest słabsze czyszczenie fal minionów, ale przeciwko takim postaciom jak Orianna był być może ukarany, przeciwko takim postaciom jak Syndra, LeBlanc z definicji nie jest mistrzynią manipulowania falami minionów, więc, że tak powiem, to osłabienie Riotu w tym konkretnym matchupie LeBlanc przeciwko Lissandry nie powinien brać udziału. No i przede wszystkim widzisz LeBlanc plus Camille, tak ten duet gankuje mida naprawdę boleśnie, weźmiesz jakąś wrażliwą postać, skończysz z wynikiem 3-0-3. A Lissandra po prostu to będzie czasami używała ulti na siebie, odpalała sobie Aftershocka i po prostu byle przetrwać. To jest misja Naula i zemścić się w teamfightach, gdzie Lissandra oczywiście bryluje. Tam jak najbardziej być może będzie szukało szans Feng Wu Buffalo, bo wiecie, macie całkiem przyjemne crowd control rzeczywiście. Soul Shackles do tego wszystkiego, Glacial... kurczę, patrz, zapomniałem teraz, jak się nazywa ultimate Lissandry.
Frozen Tomb. Glacial Path to jest jeden. Tak, 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 tak. Frozen